A teraz są najgorsze pytania. Okej, okay. czyli to, to, to zawsze niszczy kariery ludziom na YouTubie. Tak, na YouTube. kręgosłupy, tak. wiesz, i tak dalej, nie? Stam załamuje się sprzedaż, odwoływane są koncerty. <grym> to nie psujemy tej pasy. Dobra, musisz się jakoś z tym zmierzyć. Dobrze. Uwaga. E, co sobie myślisz, mój drogi, jak widzisz duże gwiazdy muzyki rozrywkowej z gorszymi wynikami niż twój na Olisie? z gorszymi. Mhm. Więc co, na no, Oliście jeszcze mi nie było, bo ponieważ dopiero co wydaje płyty. ale jeśli bym takie zauważył w przyszłości, gorsze od siebie, tak? W sensie gorsze wynikowo, Go, od... czułbym od... troszkę... Mhm. Czułbym się źle z tym, no bo w sensie, że, że, że jest takie niesprawiedliwość na polskim rynku. A czy nie wydaje ci się, że polscy raperzy i nie tylko oni za mało piszą i nawijają o polityce? Nie, bo tego tematu nie powinno się poruszać w kawałkach, moim zdaniem. Ktoś tak kiedyś zrobił beznadziejnie i dlatego teraz go na scenie już. Okej. Okay. Czy chciałbyś pisać teksty popowym artystom lub artystkom? Tak, ale dopiero w momencie, jak już moja postać będzie na tyle wyrobiona, że, że ludzie będą jakby... żeby po prostu nie dawać innym patentów swoich, bo na razie byłoby to po prostu oddawanie swojego potencjału innym ludziom. Dostawałem takie oferty, ale na razie się stopuję. Parę osób mi bardzo mądrych powiedziało, żebym tego nie robił. Artysta, muzyk czy biznesmen? Która z tych określeń pasuje bardziej do ciebie? Artysta, muzyk. Artysta. A w ogóle to dzisiaj twoim zdaniem bardzo, bardziej liczą się skillsy czy wizerunek? Wizerunek. I otwarta główka. A przeszkadza ci to, że na przykład amerykańscy raperzy grają często z playbacku? Nie przeszkadza mi to w ogóle, bo jeśli robią zajebiste show, nie potrzebuję słyszeć jeden do jeden ich wokalu na żywo. Liczy się to, jaka jest energia na, pod sceną i na scenie. A powiedz, więcej koncertów grasz za stawkę czy za kasę z biletów? Za stawkę. Jeszcze są wakacje, du dużo dni miast, dużo festiwali, także stawkę. Mm -hmm. A wiesz, wielu polskich raperów mówi w kuluarach o tym, że e, to środowisko jest bardzo fałszywe i zakłamane. Zgadzasz się z tym? Zgadzam się z tym, dlatego zadaje się z bardzo małą ilością e, ludzi z otoczenia, a jak już się z nimi zadaję, to wiem, że to jest dobry ziomal lub ziomalka. Ale bardziej ziomal, bo tak jak powiedziałem wcześniej, mało jest w Polsce e, raperek... Mm -hmm. Albo w ogóle ich nie ma. A czy jest jakiś raper z tak zwanej starej sceny, z którym chciałbyś nagrać wspólny numer? Tak, jest na przykład Borikson, z którym się wtedy poznałem, <grym> jest bardzo spoko, wcześniej też gadaliśmy. <grym> myślę, że on jest spoko I to jest całkiem, myślę, temat, jakby, jak to się mówi? Rozwojowy. Całkiem rozwojowy i całkiem możliwościowy. tak.